Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z The Sims 3. Jesteśmy u naszej Edith, jesteśmy w pokoju Conora, czyli dzidziusia, który w poprzednim odcinku nam się urodził. I tak jak widzicie, zrobiłam dla niego pokój w takich niebieskich kolorkach. Postaram się wam go tutaj pokazać, bo ten pokój jest mały. Jedynie czego nie zmieniłam, to ten kolor tutaj tego drewna, ale już trudno, już to zostawię. No, gro, proszę, funkcjonuj ze mną. O, proszę bardzo, to w ten tutaj sposób wygląda. Nie jest to jakoś wybitne, ale jest. Ty możesz się obrócić, dobrze by... Dobrze by było się obrócić, o. I tak. Dzisiaj plan odcinka wygląda tak, że mamy urodziny Conora. Oraz mamy urodziny Penelope, którą sprzedajemy. Sprawdzimy jedną opcję w stajniach, bo tam jest sprzedać konia. Więc zobaczymy, po ile tam jest ta opcja, jak ona ogólnie wygląda. Plus zobaczymy również możliwość tak jakby pozwolenia, danie takie do rozmnażania. Po prostu tutaj ogiera. O, tak. I będziemy mieć dzisiaj przyjęcie. Jest niedziela. No i ogólnie w ten dzień, w te dwa dni, co przegrałam, to tak. Nicola stała się staruszką. Co dla mnie jest dość bardzo emocjonalne. Oraz... tutaj Matt również stał się seniorem. Tak. No. Tutaj sprawa z wiekiem wygląda tak, że Mike'owi zostało 12 dni do stania się dorosłym, a Edith 26, bo on jest starszy od niej po prostu. I tak to tutaj wyszło. Ja tutaj nie będę zmieniać. No, on wcześniej umrzał, wcześniej stanie się staruszkiem i tak dalej, i tak dalej. Ale niech oni sobie jeszcze pośpią. Nie wiem. Nie, Edith to już chce zaraz wstać. Mike do 7:30 będzie spał. No to niech śpi. Conor, jak ty się czujesz? Zaraz tutaj w pieluszkę trzeba będzie cię umyć. No i ogólnie zaczęła się jesień. Tak, w tą noc tutaj zaczęła się już jesień. I tak w ten sposób to wszystko wygląda. Zmieniłam na pewno Edith stroje. Mike'owi tam chyba dwa lub jedną zmieniłam. Czy ty chcesz go budzić? Nie, nie budź go. Chodźże tutaj. Jaki... Chodź. Im w ogóle trzeba to ogarnąć. Zostaw pana. I ty to w ogóle też zostaw panią tutaj w tej opcji. Pani już wstaje. Tak, pani już wstaje. A pan niech sobie jeszcze tu pośpi. Do tej 7:30, do 30 minut. Dajcie mu pospać. Wstał w nocy do dziecka. O. Niech sobie pośpi. Tak. Czy ona teraz? Tak, chyba teraz. Conor ma urodziny, dziś rozpoczyna nowy etap swojej wielkiej podróży przez życie. Może warto kupić mu tort urodzinowy i urządzić przyjęcie. No tak, i dziś Penelope ma urodziny, nowa zabawka lub trochę tkliwej uwagi zawsze są mile widziane. Nie wiem, czy teraz, no prawdopodobnie później. No do 18 na pewno z Conorem musimy się wyrobić. No bo on wtedy się... będzie miał wtedy urodzinę. On nie jest takie słodkie, tylko czemu nie ma oczu? Niestety. I towarzystwo. No i jedzonko. Dobrze. I nie nagrywam z mikrofonem dzisiaj. I przez najbliższe odcinki na kanale no, mikrofonu nie będzie. Ponieważ mam straszne zakłócenia tutaj i no przeszkadzają co sekundę, co dwie sekundy się pojawiają zakłócenia i ciężko cokolwiek zrobić z tym, bo się nawet tego nie da normalnie usunąć. To teraz chodź weź prysznic, skorzystaj i też sobie zjesz te naleśniki tutaj z owocami, co zrobiłeś ostatnio. Czwarty poziom, dobrze.
Ojej, no to tutaj masz jedzonko, proszę bardzo. Ćwiczenia, on próbuje się ogarnąć. Lopów koło, no to się tutaj to ogarnij trochę. Bo tak trochę, no to takie pskawo. Tak, przed domem najlepiej. Przyjęcie urodzinowe. Może uda nam się w ogródku, bo w domu to takie pskawo, ale może w ogródku nam się uda. Ogarnąć. Napełnij wodą. I jakbyś była taka dobra, to szczotkuj i czyść kopyta. Bo ten mały gatek, to on śmierdzi. I go trzeba ogarnąć. Czy on tobie się da? Bo jak już pamiętam, w ostatnim odcinku Majkowi się nie chciał dać. Proszę się normalnie ustawić. No, tobie się da normalnie. No i git. Ja jestem ogólnie bardzo ciekawa, jak Connor będzie wyglądał. Po tym, co tutaj widzę po kolorze skóry, ale wiadomo, skóra może chyba się zmienić tutaj w trójce, no to kolor skóry mam w edit. Ale no, zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. Czy tutaj, tak, wyjmij czyste pranie. Proszę bardzo, wyjmij to czyste pranie. I mógłbyś zrobić pranie. Tak, mógłbyś zrobić pranie. Tak, kopytka mu wyczyściła, no i super. Teraz chodź na karm kurczaki i zbieraj jajka. 4 jajka znalazłam, dobrze. Czy coś tutaj mamy? Mamy jakąś pocztę. 10 się ścigasz z Penelope, dobrze. Myszko, no, proszę mi tutaj nie... Gdzie mój źrebak? No właśnie, gdzie mój źrebak? Gdzie moja mamusia? No właśnie. No właśnie. Chodź tutaj, szukaj przycenionych kursów. Przesady. Koni, proszę, koty, proszę mnie nie straszyć. To właśnie zaproszono na przyjęcie, Matko Święto, ja nie chcę żadnego przyjęcia. Tak. I napełni to, tą miskę. I trzeba by było przygotować coś na na to przyjęcie. Będziemy mieć tort. To na pewno. To takie bardziej kameralne spotkanie rodzinne, bo zaprosimy dziadków i tak. To może ciasto cytrynowe zrób. O, będzie tort i ciasto cytrynowe. I to trzeba będzie wyczyścić. Pisanie. Kurs pisania. Sprzątnij to. Wynieś śmieci. To segreguj, o, bardziej w ten deseń, bo ty wyrzucisz to tutaj. A, nie możesz tego wyczyścić, bo on tutaj gotuje. No okej, to trudno. To sprzątnij to. A potem wnieś śmieć. Tak. To możemy kupić konia. O, oferuj ogiera do reprodukcji. Lub prowadzić konia. On musi tutaj przyjechać, to jest według mnie tak trochę... mech, mech. I tutaj też. Klacz. Ogier i sprzedaj konia. No sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Kto tu się przeprowadził? Kto tu mieszka? A, o nie. Przyjęcie mamy tutaj za ulicą. No, po drugiej stronie. Majsterkowanie i sport. O, włóż do suszarki. I czytaj. Czytaj, czemu majsterkowanie poziom drugi? Nie mamy majsterkowania poziomu drugiego. Przynajmniej ja tutaj go nie widzę. Fajnie. To wiesz co, majsterku tutaj na palce. I jak? Kończysz? 8 poziom? Bo coś się z grilla może zrobić. Okej. To weź odłóż te resztki. Sprzątnij to. To też sprzątnij. To też sprzątnij, przecież to wszystko brudne. Bym to bardziej właśnie z tej strony zrobiła, tak mi się zdaje.
i właśnie ustawić coś. Dodaj, wjechali startu z Mamontuga czy tam. Majsterkowanie to nieprzewidywalne i czasami niebezpieczne zajęcie, ale Mike radzi sobie świetnie i montuje w tym obiekcie olbrzymią nazwę Niezniszczalność. Super. Cieszy mnie to bardzo. Cieszy mnie to bardzo, że. To spróbuj jeszcze raz. O, dajesz. Niezniszczalność teraz mamy tej pralki. Ekstra. Czyścisz. Super. Jakie to jest słodkie. Dobra. No to dajemy tutaj jakieś stoliczki, meble ogrodowe. Mam taką ławkę, ale ławka to ławka. Ja bym chciała. O! Coś w ten deseń. Dać. To jest ławka. Chciałabym taki mały stoliczek. Mały. O, to może w ten sposób. Ja tutaj widzę mały stoliczek. O. Jest mały stoliczek. To bardziej w ten sposób. O, i tutaj tort. Tu postawimy ciasto cytrynowe. Okej. No. I muzyczkę bym chciała dać tutaj. Chciałabym tutaj dać muzyczkę. Gdzie jest. Gdzie ja mogę dać muzyczkę? O, tu jest muzyczka. Tak. To dajmy takie klasyczne radio. Chociaż, no wiadomo, ja w ogóle tego słuchać nie będę. Co mnie. Strasznie. No, wkurza, bo bym chciała jednak posłuchać tej muzyczki. Tak, szatkuję panelu po raz pierwszy. Dziecko się odzywa. Przyjęcie urodzinowe. Godzina 16. Strój swobodny. I tak, bym chciała tatusia, mamusię, siostry, no nie. Tutaj mam nadzieję, że dziadkowie przyjdą. No ogólnie, dziadków. Po prostu dziadków. Tak, o 16, dobra, wszyscy chyba przyjdą, prawda? Tak. Wyściskaj. I baw się wspólnie. Tak, ty nadal coś tam robisz. Czy już goście przybyli? Nie wiem, ale mam nadzieję, że ty nie ruszysz tego ciasta. Aż mi się serduszko rozkleja, no bo przecież ja nimi grałam. Ja Nikolą grałam od samych początków. Ona poszła na studia. I w ogóle ta cała historia tutaj. A oni teraz są staruszkami i zaraz mi umrą. A tutaj trzecie pokolenie się już właśnie rozwija. No właśnie w ten sposób wygląda Matt. Tak, Mike, Matt, super. Będę się teraz mylić. Czy ta myszko... Dobrze, myszko możesz działać. W ten sposób go ubrałam. O, nie wiem, czy on nie ma włosów takich samych, jak ma Mike. No ale trudno. A w ten sposób ubrałam Nicole. Ma włosy z gry, ponieważ ja tych włosów nigdy nie brałam. A mi się spodobało, więc działam. No nie wiem, czy masz takie same włosy. Chyba masz takie same włosy. No trudno, ale podobasz mi się w tych samych włosach, więc trudno. Będziesz miał te same włosy. Trudno. Trudno. Boże, wy zaczynacie piekać, ja nie rozumiem, o co chodzi. Dobra, zostaw ten. Tutaj tatuś też podrywa. Okej. Dobra. Nie wiem, czemu oni piekną. Nie, my twojego przyjęcia nie chcemy. Chodź, ty się przywitaj ze swoim tatą. O, stało. I jakbyś tak mogła za moment. Dziki koń nam się jeszcze tutaj. No, totalna wiocha tutaj jest. No. Totalna wiocha. Niestety. I jakbyś tak mogła. Connor. Tak. Mogłabyś go wziąć? Fajnie by było. Bardzo, bardzo by mi to ułatwiło sprawę. Mam nadzieję, że on zdąży do tortu dojść. No. Nicola, wyłącz to.
Mam nadzieję, że ty tutaj jesteś. Tak, jesteś. Hades, mógłbyś tu przybyć? Albo ogólnie, o, wejdź. Ty w ogóle chodź sobie tu, połóż się. Dziki konie, w ogóle wszyscy tu. Ajajajajaj. Tak, i ty też tu wejdź, proszę. Nikola, Edith, Bożenko. Proszę mi się nie bawić. Proszę dojść do tego tortu. Nie wkładaj go do tego wózka. Simsy, ja nie lubię przyjęć w Simsach. Nie lubię przyjęć w Simsach. Bo zawsze to tak wychodzi. Czy ty możesz użyć tego tortu? Myszko mi jeszcze myszka mi przestaje działać poprawnie. Tak. Tak, bo dziecko płacze, bo jest głodne i w ogóle... Tam jakiś wróżek. To jest dumna mama, ale dumna mama jakoś dziwnie wygląda. Dobra, można? Liz? Po urodzinach, tak. No, proszę dorastać. Jak ja nie lubię przyjąć w Simsach. W czwórce to kurwa fajnie wygląda, ale w trójce... To właśnie to tak wygląda. No. Ale tam nie było ani kryciołka tego klasycznego, ani nic. Co chodzi? Upłynęło trochę czasu i Connor jest już małym dzieckiem. Nadal potrzebuje mnóstwa opieki, ale teraz może także uczyć się podstawowych umiejętności Simów, takich jak chodzenie i mówienie. To, czego nauczy się w tym wieku, zdecyduje o jego późniejszym rozwoju. Okej. Okej, dobra, ma ciemne włosy po tacie. I ciemne oczy. Już nie mam sił na więcej. Cześć. Tak, tatuś już idzie. Ciemne oczy po mamusi. Bo on ma... Jasne, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Zaraz przejdziemy do... stylisty. O, zrobimy to w ten sposób. Ty masz elfie uszka. Chyba mu się zaczynają elfie uszka. I mam wrażenie, że jego twarz idealnie mi przypomina twarz Edith z dzieciństwa. Tak, on ma twarz totalnie po Edith. Ma ciemne oczy chyba też po Edith, tylko właśnie ciemne włoski po tacie. Tak. To wiecie co? Ja do was wrócę, jak go przerobię. Dobra, już wróciłam tutaj z przerobionym Connorem. I w ten sposób wygląda jego pierwszy strój. I naprawdę, mówię wam, tutaj jest twarz Edith dosłownie, bo ja ją pamiętam, jak wyglądał jako dziecko. Może nawet gdzieś są tutaj zdjęcia na komputerze. Jeżeli są, to ja wam tutaj je wstawię, jak ona wyglądała jako małe dziecko. I nawet nie wiem, nie mam jak wam pokazać tutaj stroi. Ale no to będziecie widzieć w przyszłości, tak? Bo normalnie będziemy grać. Kto z was pierwszy zje? To jest bardzo dobre pytanie. Chodź. Możesz się pobawić w piasku. Nie możesz się pobawić w piasku. No bo ona chce, kurde, do bramy iść. No, proszę wyjść. Tak, no. Ty chcesz wyjść. Tak, a ono ci nie pozwala. Właśnie. Czekajcie, ja je muszę tutaj ogarnąć życiowo ich. Że oni nie ogary. Bo w ogóle nie, w ogóle ty nie. Przecież popuścisz zaraz. O Jezunku. Użyj. Użyj, tak, użyj. Czy już to się rozgrywa? Chyba nie. Tak, mamy urodziny Penelopi. Tutaj. Zobaczymy, jaka będzie. Kto tam śpi? Kot, kot. Kot tam śpi.
No, mamy. Mamy kunia. No, jest piękna. Piękna jest. Mogę kliknąć? Dziękuję. Piękna jest. Penelopi. No, dosłownie po tatusiu. Cała jest po tatusiu. Tak. Ja się nią tutaj zajmę. I w przyszłym po prostu odcinku wam powiem, co z nią zrobiłam, jak tu ogarnęłam je. Czy, dzieckiem. Nie wiem, ile nimi tutaj pogram. No, na pewno któregoś dnia do was. Ja tutaj przejdę, jak jeszcze coś fajnego wymyślę. Do roboty, może coś ciekawego tutaj wymyślę, co możemy robić. Dziki koń, tutaj mi się jeszcze próbuję dostać do domu. Bosko. Wykąpałeś go? Tak, wykąpałeś go. Super. To teraz epicki marzmach w całym mieście będą o nim mówili przez lata. Tak, to teraz mógłbyś go zaatakować pazurem. Wyściskać. I tak nakarmić na podłodze tak na noc. No i dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję z tym dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!